Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Suwalscy policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. 36-latek tłumaczył mundurowym z patrolówki, że narkotyki znalazł na chodniku. Wpadł kuriozalnie. Na widok funkcjonariuszy przyspieszył i zmienił kierunek wędrówki. To natychmiast zwróciło uwagę policjantów i obudziło w nich ciekawość. W efekcie postanowili sprawdzić, co było przyczyną nerwowego zachowania przechodnia. Okazało się, że 36-latek w paczce po papierosach miał woreczek z białym proszkiem. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina. To znaleźne, więc może sięgnąć 3 lat wiktu i opierunku za kratkami.